21:01, oczywiście Ruch Narodowy TV. Witam Państwa serdecznie. Tomasz Godlewski, kolejna audycja, kolejny gość. Już dziś będzie to chyba 15. audycja i bardzo się cieszę, że tak długo możemy funkcjonować bez żadnych problemów i z tego co wiem, no, mogło być różnie. Wczorajsza audycja z panią Agnieszką bardzo pozytywnie przyjęta. Ja też bardzo jestem zadowolony, ale dzisiaj już mogę powiedzieć, że naszym gościem jest pan Tomasz Greniuch, czyli osoba, która z tego co zdołałem się dowiedzieć, zastępca redaktora naczelnego Niezależnej Gazety Obywatelskiej w Opolu, historyk, kierownik Brygady Opolskiej Obozu Narodowo-Radykalnego. Witam serdecznie, panie Tomaszu. Witam, panie redaktorze. Chciałbym przeprowadzić audycję i mam do pana kilka pytań, ponieważ z tego co wiem, działa pan na terenie opolskim i tutaj w połowie kwietnia 2011 roku przeszedł ulicami Opola marsz, no, złożony z brygad ONR, które zjechały się do Opola z całej Polski. Co to była za okazja i czy miało to jakiś oddźwięk, czy było pomocne w budowaniu narodowego ducha wśród mieszkańców Opola właśnie? Nie rozumiem. No to oczywiście chodzi o rocznicę kwietniową, rocznicę celebrowaną przez Obóz Narodowo-Radykalny. Chodzi tutaj mianowicie o dzień 14 kwietnia, kiedy to w roku 1934 został powołany do życia właśnie Obóz Narodowo-Radykalny, a właściwie została ogłoszona deklaracja ideowa. I tą właśnie rocznicę, symboliczną rocznicę powstania powiedzmy nowej jakości na polskiej scenie politycznej, czyli bezkompromisowego nacjonalizmu, postanowiliśmy my, spadkobiercy tej idei, przejąć jako naszą taką wewnętrzną rocznicę. No i faktycznie, rokrocznie w innym mieście staramy się tą rocznicę w jakiś sposób uczcić. Tak się stało, że akurat w 2011 roku było to Opole i faktycznie manifestacje te mają na celu oprócz takiej wewnętrznej integracji ideowej i również pokazanie się na zewnątrz jako Obozu Narodowo-Radykalnego, jako spadku polskich narodowców. No i w Opolu oddźwięk był bardzo, bardzo pozytywny, ponieważ po raz pierwszy przeszli z nami również członkowie zasłużonego w Opolu Opolskiego Stowarzyszenia Pamięci Narodowej. To są ludzie, byli działacze Solidarności, którzy mają na koncie między innymi, ich staraniem zostało wybudowanych kilka pomników na terenie miasta, także jest to grupa dość prężna i wpływowa w mieście. Mimo tego, że jest to grupa wpływowa, wzięła udział w naszych obchodach i współpracujemy do dnia dzisiejszego. Jest pan działaczem ONR o wieloletnim stażu. Czy sama działalność społeczna, formacyjna, to nie jest już za mało? Czy nie czuje pan potrzeby zbudowania silnego narodowego ruchu politycznego i jakie według pana powinien taki ruch wyglądać? Jakie spełniać warunki? Faktycznie, jestem właściwie działaczem narodowym od początku roku 2000, więc faktycznie miałem to szczęście, że widziałem na własne oczy, jak ONR był budowany. Tutaj należy powiedzieć, że pierwsze brygady właśnie w tym okresie powstawały, taki oficjalny ONR powstał w roku 2005. Również miałem zaszczyt brać udział aktywny w tych wydarzeniach. No i z perspektywy czasu muszę panu powiedzieć, państwu, że faktycznie zaczynaliśmy jako grupa młodych, bardzo młodych ludzi. Na dzień dzisiejszy ludzie, którzy mają podobny staż w organizacji co ja, to jest pokolenie 30-latków. To jest właśnie to pokolenie, które szuka kolejnych, można powiedzieć, etapów działalności. Ponieważ, jak dobrze pan zauważył, mamy obowiązek wręcz jako już ludzi stabilnej sytuacji rodzinnej, materialnej, w jakiś sposób inny również oddziaływać na,
na to, co się dzieje w Polsce, niż nie tylko działalność ideowo-wychowawcza, która charakteryzuje przede wszystkim ludzi najmłodszych, ale również my jako pokolenie, powiedzmy to średnie, ponieważ 30, mam nadzieję, niedługo 40-latków, to ma być to pokolenie, które ma w jakiś sposób również materialny wspomóc ruch narodowy, również za sprawą działalności stricte politycznej. Mam nadzieję, że czas pokaże, że ruch narodowy w Polsce stanie się poważną siłą polityczną. I to właśnie dzięki naszemu pokoleniu urodzonego na początku lat 80. Już jesteśmy na tyle, można powiedzieć, obyci ideowo-politycznie, że myślę, że nie skompromitujemy się na polskiej scenie politycznej, a wręcz przeciwnie. Możemy naszą bezkompromisowością obnażyć to, co się dzieje w obecnej polityce, wręcz skompromitować ją. Może w ten sposób odnieść. Oczywiście. Tutaj właśnie narodowcy nie zamykają się w swoim wąskim gronie, ale są właśnie otwarci na inne środowiska. Z kim wam po drodze, a z kim nie, gdyby pan mi tak przedstawił dokładnie? To znaczy, no skupię się tutaj lokalnie przede wszystkim. Mhm. Lokalnie, no to oczywiście to są dawni działacze Solidarności, jak już wspomniałem, Opolskie Stowarzyszenie Pamięci Narodowej. Są to ludzie już w wieku 50-60 lat, ale ich bezkompromisowość, ich radykalizm, oczywiście w takim słusznym tego słowa pojęciu, takim moralnym, no zaskakuje niejednego z nas. Także tutaj oczywiście jesteśmy otwarci na wszystkich ludzi, dla których miernik moralności jest wysoki, więc tutaj nawet nie chodzi o ludzi, którzy popierają nasze idee jako czysto narodowe, ale również po drodze nam z ludźmi, którzy po prostu w czyn wcielają, czy też w życie wcielają 10 przykazań Bożych, tak dosłownie, czyli ludzie prawi przede wszystkim. Tak właśnie. Więc jesteśmy naprawdę bardzo otwartym środowiskiem. Ja jeszcze raz mówię z perspektywy działacza tego 12-13-letniego. Ja widzę, że sekciarstwo w ruchu narodowym, czyli to zamykanie się, no tak naprawdę rozbija nas wewnętrznie. Trzeba pamiętać, że przedwojenny ruch narodowy był największą siłą nie tylko polityczną, ale również społeczną, ponieważ nie zamykał się tylko i wyłącznie na pewne dogmaty, ale otwierał się dla ludzi, dla narodu. Praca dla narodu poprzez naród. Więc to powinno być dzisiaj naszą dewizą. Marsz Niepodległości jest z tego najlepszym przykładem, ponieważ to już nie jest marsz czysto taki, powiedzmy, ONR-owski, gdzie na manifestacji pojawiało się no, z porywem 500 osób. To już jest naprawdę spontaniczna fala Polaków wszelkich przekonań, których łączy jedno, dążenie do prawdy za wszelką cenę. Kilkadziesiąt tysięcy osób, faktycznie to już jest ogrom. No ale to jest czas najwyższy, żeby to się stało zwyczajem, tak? Bo musimy, jesteśmy zobowiązani do tego, żeby uczestniczyć w marszu, żeby być obecnym, żeby przynajmniej reklamować, jeżeli nie możemy być. Z tego wynika też następne pytanie. Marsz Niepodległości idzie pod hasłem Odzyskajmy Polskę. A więc w tym haśle również ukryte przesłanie, że czas na zmiany, na naprawę sytuacji w kraju, co w pierwszym rzędzie należałoby naprawić? Panie Tomaszu? W pierwszej kolejności, no bardziej, ponieważ tak naprawdę wszystko w Polsce wymaga naprawy od takich błahych, codziennych spraw po sprawy wielkiej wagi. Tutaj mówię nie tylko o sprawach przyziemnych, jak gospodarka, jak finanse, ale również tutaj mówię o czymś głębszym, jak mentalność Polaków, ich moralność, tożsamość. Tego nam brakuje właśnie w narodzie. Dlatego też takim opolskim hasłem mobilizacji, bo już drugi rok z rzędu organizuję opolską mobilizację na Marsz Niepodległości, jest zawołanie uczyń z żywiołu naród. To jest właśnie nawiązanie do Odzyskajmy Polskę. To jest symbol tego, że obecnie Polacy zamieniają się w coś na kształt żywiołu polskojęzycznego. Pisał o tym m.in. Rafał Ziemkiewicz, nazywając obecnych obywateli Polski mianem polactwa. Moim zdaniem, myślę, że podziela to wie, obecnie Polacy zatracili instynkt narodowy
inicjatywy jak Marsz Niepodległości mają w tym pomóc. My musimy obudzić Polskę, czy też odzyskać ją dla Polaków, którzy mają być dumni z tego, że są Polakami, a nie mieć kompleksy z tego powodu, bo to myślę, powinniśmy to, wracając do pańskiego pytania, powinniśmy właśnie zacząć od tego, że my Polacy powinniśmy w sobie znaleźć, odzyskać tą polskość, tą naszą tożsamość, bo na tym buduje się naród. Jeżeli naród posiada swoją tożsamość, zna swoje korzenie, to zna również swoje powinności, swoje cele, a co za tym idzie, jest w stanie realizować polski interes narodowy, a nie interes, powiedzmy, pewnej grupy, która trzyma władzę, czyli grupy, która pokutuje już jeszcze z czasu PRL. Gdyż jeżeli władza kradnie, to ja też będę kradł. Tutaj jest wręcz przeciwnie. To my powinniśmy coś zrobić dla narodu, to my powinniśmy dać, a nie brać. Myślę, że od tego powinniśmy zacząć. Od odnalezienia w nas samych pewnej tożsamości narodowej. Tak właśnie. Jako historyk tutaj chciałbym spytać pana o przedwojenny ruch narodowy po dzisiaj, bo to jednak dziesiątki tysięcy działaczy było. Jakie są według pana przyczyny, że ten ruch, który miał tak ogromne poparcie w narodzie, tak bardzo powoli, ogromnymi oporami odradza się w III RP? Już mówię. No, tak jak i pan wspomniał, i ja wspomniałem wcześniej, no, ruch narodowy, czy też idea narodowa nie zamykała się tylko i wyłącznie w partiach politycznych. Były to stowarzyszenia, były to różnego rodzaju wspólnoty. No, liczyć w to setki tysięcy zaangażowanych ludzi. No i co się nagle stało? Po II wojnie światowej okazało się, że tych ludzi nie ma. Proszę pana, tutaj tak naprawdę prawda jest bardzo tragiczna. Ci ludzie po prostu zginęli. Zginęli z rąk okupanta niemieckiego, następnie z rąk okupanta sowieckiego. Można zaryzykować takie stwierdzenie, że jak poznać polskiego narodowca okresu przedwojennego. A mianowicie można go poznać po przedziurawionej z tyłu czastrze. Tak, właśnie w ten sposób rozprawiano się z narodowcami, ponieważ był to najbardziej ideowy, najbardziej świadomy element, którego należało zniszczyć. Mówię tutaj z pozycji okupanta. Po II wojnie światowej absolutna nagonka na ruch, bezprecedensowa nagonka na ruch narodowy sprawiła to, że ci, którzy przeżyli, ci nieliczni, albo ujawniać, albo po prostu za ujawnienie groziła im kula w łeb, mówiąc tak potocznie. Więc tutaj przede wszystkim tutaj chodzi o to, że ludzie ci zginęli. A z drugiej strony kolejne 50 lat komunizmu doprowadziło do tego, że ruch ten został wymazany z pamięci zbiorowej narodu polskiego. Dopiero po roku 89 ktoś tam przeczytał jakąś książkę, wzmiankę, ktoś wydał w drugim obiegu Myśli Nowoczesnego Polaka i tak to się zaczęło rodzić. Tak naprawdę nasz współczesny ruch narodowy narodził się w latach 90. Tutaj, dlatego dopiero teraz jest eksplozja tego ruchu, bo on jest do tej pory, no jeszcze jest poznawany. No. To jest niesamowite, co się dzieje obecnie w Polsce, ale trend wskazuje na to, że narodowy staje się atrakcyjny nie tylko dla nas, dla wyznawców. Chyba prawdopodobnie jest problem na łączach. Tak. A już jest chyba dobrze. Momencik, tylko postaram się. Proszę bardzo, proszę mówić, przerwało. Rozumiem. No w każdym razie pewien poziom fałszu, który przez 50 lat był wtłaczany Polakom, spowodował to, że ten ruch po prostu został wymazany z naszej pamięci. No i dziś my go odbudowujemy. Mamy wręcz obowiązek przypominania o setkach tysięcy poległych za ojczyznę, za ideały, nie tylko w okresie okupacji niemieckiej, ale również w okresie okupacji sowieckiej, która no, zakończyła się w roku 89. To należy pamiętać, że tak naprawdę do roku 9
nasze elity były z nadania sowieckiego i raczej Sowietom nie było po drodze z polskimi narodowcami. No i Także na pewno nie. Nasze pokolenie 80, lat 80., 90., urodzonych w tych latach, naszym obowiązkiem jest przede wszystkim odbudować ten ruch. I moim zdaniem tym kluczowym elementem są manifestacje takie jak Marsz Niepodległości, gdzie ci, którzy maszerują, w pewien sposób również odkłamują ideę niepodległościową, ideę narodową, ponieważ swoim świadectwem dają dowód prawnie. Mamy autorytety w Komitecie Honorowym Marszu Niepodległości, którzy swoim nazwiskiem zaręczają, że polscy narodowcy są najwyższym dobrem w naszym kraju. Nie można zniszczyć, wręcz przeciwnie, należy go budować, jeżeli chcemy odbudować Polskę, jeżeli chcemy ją odzyskać. Czym się przejawia radykalizm obozu narodowo-radykalnego? W czym się przejawia nasz radykalizm? Właśnie, tak. To znaczy, no, samo słowo radykalizm odnosi się do łacińskiego określenia korzeń, więc jeżeli w ten sposób patrzeć, to po prostu radykalizm to jest pewna forma tradycjonalizmu, więc nasz radykalizm to jest odwołanie się do tożsamości polskiej, do tożsamości narodowej. Jeżeli kogoś razi nasz radykalizm, to jest po prostu człowiekiem, no, który z naszą tradycją, z tradycją polską, no, delikatnie mówiąc, nie jest mu po drodze z naszą tradycją. Dlatego mówię, nasz radykalizm to jest obrona dzieci nienarodzonych. Nasz radykalizm to jest zakaz, to jest nasz radykalizm. Jeżeli dla kogoś radykalna jest obrona życia poczętego, no to już jego problem. Tutaj dlaczego zapytałem o to, bo to jest bardzo istotne, żeby wytłumaczyć te wszystkie znaczenia dla osób. Ja rozumiem, że słowo radykalizm jest źle kojarzone. Źle kojarzone, właśnie. Dokładnie. To trzeba właśnie dokładnie tłumaczyć osobom, które właśnie obejrzą tą audycję, zobaczą, zastanowią się, że o co chodzi w tym wszystkim tutaj. Dlatego tak staram się zadawać pytania od podstaw. Jako osoba, która, jeżeli chodzi o kwestię ONR, nie ma zupełnie za wiele wspólnego. Powiedzmy sobie, miesiąc temu zacząłem interesować się dokładnie tym wszystkim. Chciałem, żeby powstał kanał właśnie, który będzie wspomagał Marsz Niepodległości. I tutaj to jest dla mnie bardzo ważne, żeby wytłumaczyć wszystkim dokładnie, o co w tym dokładnie chodzi. Następne pytanie, ponieważ kwestia wyjazdów. Organizowaliście wyjazdy autokarowe z Opola do Warszawy na Marsz Niepodległości. Ile osób wówczas jechało na marsz? Ile osób spodziewacie się w tym roku? To jest bardzo ważne. Rozumiem. Więc jak już wspomniałem, my organizujemy się pod hasłem Opolskiej Mobilizacji na Marsz Niepodległości. W poprzednim roku udało nam się zmobilizować nieco ponad 200 osób. Były to 4 autokary plus kilka prywatnych samochodów. Było to bardzo spontaniczne w tamtym roku. W tym roku, mam nadzieję, przygotowaliśmy się lepiej. Na dzień dzisiejszy mamy zarezerwowanych już 4 autokary. A pamiętać należy, że tak naprawdę ludzie zaczynają się zgłaszać takimi falami po 1 listopada. Więc spodziewam się, że przekroczymy te 200 osób. No, jest zmobilizować na 500 osób. Jak na Opolszczyznę nie jest to dużo, bo należy pamiętać, że nasz region zamieszkuje około ponad 1 000 000 mieszkańców, więc jeżeli faktycznie zmobilizujemy te 500 osób, to no nie będzie dobrze. Znaczy, będzie dobrze, ale nie będzie to ideą. Mam nadzieję, że w kolejnych latach będziemy pracować nad tym, żeby każde miasto, każdy powiat w Polsce mógł wystawić kilka autokarów. To jest ideałem tak naprawdę naszym organizatorów, żeby faktycznie na fali Marszu Niepodległości mogły już na takim poziomie gminnym, powiatowym organizować się wyjazdy, ponieważ jeszcze na dzień dzisiejszy te wyjazdy organizowane są w dużych miastach wojewódzkich. Dlatego też w tym roku
za również wynajem autokarów z miast powiatowych, takich jak Brzeg czy Kędzierzyn-Koźle. Mam nadzieję, że nam się uda. Ale jak mówię, ideałem jest zaktywizowanie również innych miast powiatowych, a również gminnych. No, nic nie byłoby piękniejszego od powiedzmy dwóch, trzech autokarów z gminy, która liczy sobie 5-6 tysięcy mieszkańców. To było naprawdę coś. No ale jak już powiedziałem, 500 osób z Opolszczyzny w tym roku naprawdę będzie dobrze. No właśnie, czyli wszystko jest zaplanowane, to jest najważniejsze i jeżeli jest dobre planowanie i wszystko jest zorganizowane, to możemy być optymistami tutaj. Następne pytanie, które mnie bardzo interesuje, czy były jakieś policyjne inspekcje autokarów jadących na Marsz Niepodległości? No, ze strony policji utrudnienia jakieś? Jak to wygląda w praktyce? Oczywiście. Służby specjalne, policja są zainteresowane tematem wyjazdów na Marsz Niepodległości. Niestety nie chodzi im tutaj o aktywne uczestniczenie w naszym marszu, ale raczej utrudnianie nam tych wyjazdów. Nawet dochodziło do takich kuriozalnych sytuacji, że gdy autokary nasze zjeżdżały na niestrzeżone parkingi eskortowane przez policję, no co niektórzy chowali nawet biało-czerwone flagi. Bali się, że w ten sposób zostaną zidentyfikowani przez policję jako potencjalni bandyci. Ja tutaj mówię o takim socjologicznym wręcz efekcie tego, że po tym wszystkim, co uczestnicy marszu naoglądali się w Warszawie, ci ludzie autentycznie boją się otwarcie manifestować biało-czerwoną flagę. Nawet panu powiem, że z tamtego roku pamiętam taki obrazek, jak nasze autokary pojawiły się za Olu. Oczywiście ogromna mobilizacja policji, antyterroryści i tak dalej. Wyglądało to naprawdę tragicznie, shotguny, jakieś tam psy. Jak ja akurat byłem w autokarze, takim dość spokojnym, gdzie jechały rodziny z dziećmi, no i ojcowie, było kilka małych dzieci, ojcowie brali dzieci na ręce, jakoś tylnym wyjściem próbowali wyjść. Jakiś tam chłopak właśnie miał rozwiniętą flagę biało-czerwoną i on co robił? Chował ją za pazuchę. No, bał się, że policja na tej podstawie, że on ma tą biało-czerwoną flagę, no w jakiś sposób będzie represjonowany. No, straszna rzecz. Ale... No to o czymś świadczy, to znaczy, że musiał doświadczyć już czegoś takiego, tak? Znaczy wystarczyło obejrzeć to, co widzieliśmy na ulicach Warszawy. No właśnie. Później jeszcze widzieliśmy te wszystkie filmiki, te relacje. Ludzie naprawdę z jednej strony obawiają się tego, co może ich spotkać, ale z drugiej strony no taka wygrywa taka przekora Polaka. Jeżeli oni chcą w jakiś sposób nas stłamsić, no to my powinniśmy tym bardziej zdwoić nasze wysiłki, żeby tam pojechać i zamanifestować to, że jesteśmy Polakami, bo nie widzę w tym nic zdrożnego, żeby manifestować w dniu takim jak Dzień Niepodległości dumy z tego, że jesteście Polakiem, no, a biało-czerwona flaga no, jest nieodzownym tego elementu. Oczywiście. Tutaj dlatego chciałbym, żeby każdy z Państwa, kto wybiera się właśnie do Warszawy, pamiętał o tym, że przede wszystkim przed sobą flaga, a dopiero później jest człowiek, tak? Ja rozumiem, że no, możemy się obawiać, ale jeżeli będziemy dużą grupą, to w jedności siłę. W poniedziałek 22 października odbędzie się w Opolu projekcja filmu Niepodlegli w Studenckim Centrum Kultury ulica Katowicka 95. Uczestnicy Marszu 2011 udzielą prelekcji i zaproszą na tegoroczne Święto Niepodległości do Warszawy. Początek o godzinie 18. Zgadza się, panie Tomaszu? Dokładnie, zapraszam wszystkich, którzy są w stanie przyjechać w ten dzień do Opola. Zapraszam do auli Studenckiego Centrum Kultury. No to jest wydarzenie właściwie bezprecedensowe, jeśli chodzi o Opole, ponieważ po raz pierwszy jesteśmy w stanie wynająć aulę i to jeszcze na terenie uniwersytetu. Także tutaj dodatkowo zapraszamy studentów, ponieważ co tu dużo ukrywać, zależy nam przede wszystkim na młodych ludziach, na ludziach wykształconych, ponieważ oni będą tak naprawdę budować nasz kraj. Mam nadzieję, że w Polsce jako inżynierowie
Mówi architekci, nie w Anglii na zmywakach, jakby tego chciały kolejne nasze rządy. Także jeszcze raz mówię, zapraszam. Także zapraszamy 22 października, to jest poniedziałek. Oczywiście Studenckie Centrum Kultury, ulica Katowicka 95, godzina 18, początek oczywiście. Pan Tomasz będzie reprezentował Stowarzyszenie Marsz Niepodległości, tak? Tak. Właśnie, pan jest historykiem. Dokładnie. Jak to wygląda właśnie odnośnie kwestii nauczania w szkołach? Jak pan zauważył, czy ten temat narodowy, to wszystko, żołnierze wyklęci, czy ten temat jest pomijany, czy tak delikatnie tylko poruszany, jeżeli chodzi o kwestie ostatniego dwudziestolecia? Już się ustosunkowuję. Sytuacja wygląda następująco. Jeszcze parę lat temu sytuacja wyglądała tragicznie. Ja mam to szczęście, że w jakiś sposób mogłem obserwować to, jak młode pokolenia za sprawą właśnie swoich nauczycieli w jakiś sposób zaczęły interesować się najnowszą historią Polski, zwłaszcza fenomenem żołnierzy wyklętych. Tutaj na razie mówi. Należy już na dzień dzisiejszy mówić o pewnym fenomenie żołnierzy wyklętych, ponieważ jestem autorem pracy magisterskiej, a następnie książki pod tytułem Król pod Beskidzie. Jest to biografia kapitana Henryka Flamme, obecnie no, naprawdę znanej osobowości żołnierza wyklętego. No i cóż, w roku 2006, gdy obroniłem pracę magisterską, mało kto wiedział o Henryku Flamme. Mało tego. Gdy jeszcze byłem na etapie pisania tej pracy magisterskiej, dopiero kolejny, bodajże trzeci promotor zgodził się, żebym pod jego kierunkiem pisał pracę jego zdaniem niezwykle kontrowersyjną. To była właśnie taka skala zakłamania w Polsce, że nawet profesor akademicki boi się prowadzić studenta, który pisze pracę na temat jednego z wyklętych. Na dzień dzisiejszy sytuacja jest diametralnie odwrotna. Ponieważ odbyłem już kilkanaście spotkań w terenie całego kraju właśnie z odczytem na temat kapitana Henryka Flamme. Wśród tych odczytów były również szkoły, biblioteki. Tutaj na Opolszczyźnie było to zwłaszcza Opole, Grodków, Kędzierzyn-Koźle. No i co panu powiem? Zauważyłem, że przede wszystkim bałem się tematu szkół, ponieważ wiadomo, uczniowie nie przepadają za przymusowymi jakimiś wykładami. Tymczasem, gdy zaczyna mówić o żołnierzach wyklętych, naprawdę no, sala nagle cichnie i wszyscy słuchają tematu żołnierzy wyklętych. Naprawdę. Młodzi ludzie na dzień dzisiejszy nie fascynują się Harrym Potterem czy Spartanami, ale właśnie żołnierzami wyklętymi. W ten sposób właśnie trzeba do młodych ludzi docierać. Że to już właśnie mamy swoją tradycję, swoją tożsamość, że właśnie żołnierze wyklęci, żołnierze podziemia niepodległościowego, to jest właśnie odpowiednik tych wszystkich bajkowych, fantastycznych ludzików, którymi nas zalewa Hollywood. No i to jest trutka na to wszystko. No i mówię, no i naprawdę młodzi ludzie. No, w jakiś sposób chcą dowiadywać się tej prawdy. Często otrzymuję również propozycje od samych uczniów, czy mógłbym do nich przyjechać i coś na ten temat porozmawiać, bo no, gdzieniegdzie jeszcze nauczyciele nie są otwarci na debaty jeszcze z działaczem ONR-u, bo niestety, no ale właśnie etykieta ONR-owca często przeszkadza w przeprowadzaniu jakichś tam wykładów na terenach publicznych, no ale zmienia się to. Naprawdę zmienia się i trend jest Niestety tak to jest, jak nauczyciel czasami za dużo ogląda telewizji, a nie spyta i nie przeczyta dokładnie tego, co jest na dzień dzisiejszy faktem, tak? Bo w telewizji zupełnie inaczej pokazują ONR, a zupełnie czymś innym jest rozmowa z osobami, którzy są w obozie i narodowo-radykalnym, tak jak
na przykład pan i wiele innych osób, z którymi przeprowadzałem audycję. Tutaj takie pytanie z czatu od pana Jarosława. Wczesne lata 90. Jak ocenia pan ruch narodowy lat 90., a teraz? Takie porównanie. No, tutaj jest różnica diametralna. Początek lat 90., tak? Tak, tak. No to z lat 90. w ogóle. Rozumiem, rozumiem. No, no niestety, no, lata 90. to jeszcze mocno subkulturowy ruch narodowy. Subkulturowy w sensie takim skinheadowskim wręcz, można powiedzieć. To były takie właśnie naleciałości z zachodu. Fascynacja muzyką, fascynacja ubiorem, fascynacja fryzurą, ale ideologii naprawdę mało. I właśnie ten ruch był taki raczej bardzo na zewnątrz. To był bardziej styl bycia subkulturowym niż ideowym. Tutaj wówczas w latach 90. Narodowe Odrodzenie Polski próbowało w jakiś sposób walczyć z tym, właśnie stygmatyzacją ruchu narodowego, czy też sprowadzaniem ruchu narodowego tylko i wyłącznie do subkultury. To się zaczęło dopiero zmieniać z początkiem końcem lat 90., początek roku 2000, kiedy faktycznie młodzi ludzie, którzy początkowo byli zafascynowani, powiedzmy, pewnym stylem, czy też muzyką, zaczęli czytać, zaczęli się dowiadywać. Zaczęli czytać Myśl Nowoczesnego Polaka, gdzieś tam słyszeli o Janie Mosdorfie i to się zaczęło budować z początkiem roku 2000, no, rok 2005, czyli zjednoczenie ONR-u, no i dziś wielotysięczne manifestacje. No, to jest wielka różnica. Początek lat 90., no, nie przypominam sobie, żeby którakolwiek manifestacja o takim charakterze narodowym zmobilizowała więcej jak 100 osób. Że frekwencyjna różnica jest niesamowita, ale również mentalnie, również można tak powiedzieć, przygotowanie ideologiczne dziś, a w latach 90. to również jest fenomenalny skok, ponieważ jak jeszcze raz powiem, wówczas w latach 90. młodzi ludzie przede wszystkim patrzyli na to, jak wyglądają, zamiast tego, jak myślą. No, to jest bardzo takie radykalne stwierdzenie, no ale przecież jesteśmy radykałami. No, na dzień dzisiejszy proporcje są diametralnie różne. Przede wszystkim my patrzymy na to, jak myśleć, żeby faktycznie tą ideologię w jakiś sposób nie skazić jakimiś niezdrowymi elementami, jak subkultura, jak jakieś naleciałości właśnie bardziej znane za naszą zachodnią granicą. Staramy się, żeby polski ruch narodowy na dzień dzisiejszy był faktycznie takim prawdziwym spadkobiercą tego, co było w II Rzeczpospolitej. Ja mogę potwierdzić, zerkając właśnie jako osoba zupełnie z zewnątrz, że jest to zupełnie już inny ONR, który gdzieś tam był pokazywany czasami w telewizji i cały czas był ten jeden przekaz, subkultura, jakaś chyba coś tam przyciągała z zachodu, jakieś fragmenty. Dziś są to osoby zorganizowane, osoby, które zanim zostaną członkiem obozu narodowo-radykalnego, ta osoba musi być sprawdzona, ta osoba przez rok czasu, z tego co się dowiedziałem ostatnio podczas wywiadu właśnie z kierownikiem, tutaj ta osoba musi być przez rok czasu oddana, żeby sprawdziła się jako osoba pewna, honorowa osoba, za którą będzie można odpowiadać i on sam za siebie też będzie odpowiadał. I tutaj to jest właśnie ta różnica. Nie można przejść z ulicy i od razu zostać ONR-owcem, tak? Tutaj, panie Tomaszu, ten rok czasu dużo znaczy i on kształtuje, ten rok czasu kształtuje właśnie człowieka i sprawdza przy okazji. To jest bardzo ważne, o tym też musimy powiedzieć. Dokładnie, tutaj należy stwierdzić, że ONR nie jest zabawą, jak w ogóle każda działalność ideowo-wychowawcza nie jest tylko zabawą, nie jest przygodą. No jest to tak naprawdę sposób na życie. Jest to powiedzmy pewna droga uczciwości, droga prawdy, droga honoru. Człowiek, który przychodzi z ulicy, no nie wiem,
czy każdy spełnia warunki, żeby wkroczyć po tej drodze, a naprawdę zdarzały się wypadki jeszcze w latach 90., że wielu ludzi właśnie takich z ulicy kompromitowało nasz ruch, później to pokutowało w mediach, w prasie, tylko na szkodę naszego ruchu działało, dlatego weryfikacja jest bardzo potrzebna. Jeszcze raz podkreślam, obóz narodowo-radykalny nie jest zabawą, jest to sposób na życie i tylko ludzie zdecydowani na taką działalność nadają się do takiej organizacji, dlatego ten rok weryfikacji jest naprawdę potrzebny. Jednym słowem kształtujemy młodych ludzi w pewnym duchu narodowym. Ktoś kiedyś powiedział ładne słowa, że właśnie ONR chce umundurować duszę duchowo, więc nadbudować taką otoczkę ideową człowiekowi. No właśnie, tutaj ku dobremu to wszystko idzie, bo no nie ukrywam, że bardzo dobrze jest widziane z mojej strony, gdy słyszę o tym, że ktoś wreszcie zajmuje się osobami, które chcą coś robić, bo osób młodych, które chciałyby gdziekolwiek, cokolwiek uczynić, jest bardzo dużo. Ukształtować te osoby to jest trud, a przede wszystkim, jeżeli już ta osoba po roku czasu, czy po 2 latach jeszcze jest i przygotowana do odpowiednich zadań, to on sam przed sobą też szacunek ma do siebie samego. I taka grupa, gdy organizuje marsz, to widać, to jest zorganizowane, to jest perfekcyjnie dopracowane i na tym polega właśnie cały sukces. Dyscyplina, to jest bardzo ważne. Właśnie tutaj już całkowicie wolne pytania. Jak to jest, bo pan pewnie też jeszcze pisze gdzieś. Podejrzewam, że gdzieś jakieś pana prace można przeczytać, ewentualnie w którejś z portali, czy gdyby pan mógł przedstawić. To znaczy przede wszystkim to jest niezależna gazeta obywatelska. Działamy przede wszystkim w internecie. Jest to czas obecnie multimedialny bardzo. Raczej gazety rezygnują z papieru, dlatego też mamy również wybraliśmy koncepcję pisma internetowego. Jest to właśnie na stronie www.ngopole.pl. Tam głównie się udzielam. No, można powiedzieć, kiedyś bardziej udzielałem się, powiedzmy, publicystycznie, na dzień dzisiejszy jednak rodzina, praca wiele pochłania wolnego czasu, no ale jak mówię, no staram się również publikować. Na dzień dzisiejszy prowadzę kilka projektów równolegle, które próbuję w jakiś sposób zrealizować. Muszę również powiedzieć, że jestem obecnie na czwartym roku studiów doktoranckich, które no również mobilizują mnie do pewnej pracy. No i to wszystko niestety wpływa na to, że publicystyka moja zamyka się praktycznie wyłącznie na napisaniu do niezależnej gazety obywatelskiej. Ale mam nadzieję, że niedługo światło dzienne ujrzy parę większych publikacji mojego autorstwa. Na pewno będziemy starać się przeprowadzić audycję z panem. Już niebawem, ponieważ podejrzewam, że albo po marszu, albo przed marszem jeszcze będziemy starać się przeprowadzić audycję. Tutaj na czacie, no właśnie, ktoś napisał ngopole.pl. Zapamiętajmy, www.ngopole.pl. Właśnie na tej stronie można przeczytać przede wszystkim, o co chodzi w temacie, który dzisiaj poruszaliśmy. I tutaj wiem, że dopiero przed godziną 20:30 mógł pan usiąść przed komputerem w domu spokojnie i żebyśmy sobie porozmawiali. Bardzo ważne jest to, że cały czas pan jest zajęty i bardzo mnie cieszy, że mogliśmy poświęcić Pan mógł poświęcić czas swój własny, żebyśmy mogli z panem porozmawiać. Ja chciałbym jeszcze raz przypomnieć właśnie o poniedziałku, 22 października. Odbędzie się w Opolu projekcja filmu Niepodlegli w Studenckim Centrum Kultury, ulica Katowicka 95.
Uczestnicy Marszu 2011 udzielą prelekcji i zaproszą na tegoroczne Święto Niepodległości do Warszawy. Początek o godzinie 18. Zapraszamy, panie Tomaszu, oczywiście wszystkich, tak? I Dokładnie. pan będzie starał się też, będzie jednym z prelegentów i jeżeli będzie to możliwe, to starajmy się wszyscy reklamować właśnie to wydarzenie. Osoby, które są z Opola i z okolic, polecamy, żeby właśnie 22 października o godzinie 18 do Studenckiego Centrum po prostu pojechali i tutaj postarali się być. Jeden z osób czatujących ma pytanie, ale jeszcze nie napisał i jeżeli ktokolwiek chciałby, to czy organizacja Falanga może iść w Marszu Niepodległości? Nie wiem. Tutaj pytanie do pana Tomasza. Czy organizacja Falanga, tak? Tak. No myślę, że formuła Marszu Niepodległości na dzień dzisiejszy jest na tyle otwarta, że właściwie każdy chce maszerować, może z nami maszerować. Podejrzewam, że jeżeli blokujący z tamtego roku wyraziliby taką wolę, oczywiście zachowując należyty szacunek, porządek i po prostu zachowując się na poziomie kulturalnym, również zapraszamy takie osoby. Jeszcze raz powtarzam, obecnie nastał czas na to, żeby ruch narodowy otwierał się na kolejne środowiska. Naprawdę to nie jest tak, że my jesteśmy jakąś taką sektą wyznawców nauk Romana Dmowskiego. Jesteśmy ruchem otwartym, jesteśmy ruchem nowoczesnym przede wszystkim. Myśli nowoczesnego Polaka oczywiście tutaj się kłaniają. Która to pozycja jest bardzo aktualna, no ale przede wszystkim jesteśmy otwarci na wszelkie wspólnoty, które szukają polskiej tożsamości, ponieważ no, jesteśmy ruchem tożsamości polskiej. To my się do niej odwołujemy i podejrzewam, że jeżeli każdy się odwołuje do tej tożsamości, jest z nami po drodze. Także jeżeli falangiści również spełniają te warunki, to jak najbardziej podejrzewam, że mogą wziąć udział w marszu. Więc nawet nie rozumiem pytania, dlaczego mamy komuś zabraniać iść w naszym marszu. Tutaj nawet odebrałbym hasło niejakiemu Bronisławowi Komorowskiemu, że to my idziemy razem dla niepodległej. Tak naprawdę zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, no to już jest razem. Tak. Zgromadzić kilkadziesiąt tysięcy ludzi, żeby odzyskać Polskę. Dokładnie, dokładnie. Właśnie. Panie Tomaszu, świadom jestem tego, że jest pan zapracowaną osobą, osobą, która cały czas stara się no, ten ruch narodowy tworzyć w środowisku właśnie opolskim. I tutaj zdaję sobie sprawę z tego, że te kilkadziesiąt minut poświęcone dla nas jest bardzo cenne i chciałbym panu bardzo podziękować. Co chciałby pan przekazać właśnie na zakończenie? No ja przede wszystkim również chciałbym podziękować panu, państwu za uwagę, za zaproszenie mnie do państwa telewizji. Wiem, że jestem jednym z nielicznych gości, którzy do tej pory odwiedzili pańską telewizję, pański kanał, także tym bardziej jestem zaszczycony. Mam świadomość, że spotkał mnie pewien honor i dziękuję za to, że mogłem powiedzieć coś o Marszu Niepodległości, o idei narodowej, ponieważ każda okazja do propagowania idei niepodległościowej jest wskazana i ten czas spędzony z państwem, dokładnie patrzę tutaj na licznik, nieco ponad 45 minut, na pewno nie jest czasem straconym. Jest to czas jak najlepiej spożytkowany. Także to ja państwu dziękuję za chwilę mi poświęconą. Bardzo się cieszę i chciałbym właśnie cały czas będę starał się podkreślać. Pamiętajmy, 22 października, oczywiście Studenckie Centrum Kultury, Katowicka 95 tak, w Opolu. Początek godziny 18. Na zachętę chciałbym dodać, że w czasie wykładu, w czasie tego całego spotkania przewidujemy również panel dyskusyjny. Tak więc każdy, kto będzie chciał, będzie mógł zadać nam, uczestnikom marszu, pytania. I zapewniam państwa, że rozwiejemy wszelkie wątpliwości. Wiem, że na temat
Marszu Niepodległości, czy też ich organizatorów, do tej pory różnego rodzaju opinie krążą, mimo tego, że internet naprawdę rozwiewa te wszystkie opinie, ale wiem, że wielu ludzi chciałoby skonfrontować się z nim osobiście, także tym bardziej zapraszam do Studenckiego Centrum Kultury. Jesteśmy do Państwa dyspozycji. To nie jest tak, że my przed Państwem uciekamy, my właśnie wychodzimy do Państwa, także oprócz projekcji filmu, naszych prelekcji, również zapraszamy do dyskusji. Obiecuję jeszcze raz, że do każdej wypowiedzi się będziemy ustosunkowywać. Tak właśnie. I tutaj to jest bardzo ważne, że każdy będzie mógł zadać pytanie i na każde pytanie będzie odpowiedź. Zapraszamy więc 22 października 18 Studenckie Centrum Kultury Katowicka 95. Dziękuję panu, panie Tomaszu. Już bardzo dziękuję. I do usłyszenia niebawem, bo myślę, że po marszu będziemy starać się właśnie opowiedzieć o tym, jak było, o tym, co się tam wydarzyło. Oczywiście będę starał się zaprosić pana, żeby pan opowiedział właśnie. Dziękuję bardzo i dobranoc. Dobranoc, do widzenia państwu. Pan Tomasz Greniuch, oczywiście dzisiejsza audycja została przeprowadzona z osobą, która nie dość, że jest kierownikiem obozu narodowo-radykalnego, to też jest historykiem. Chciałem się dowiedzieć o tym, jakie relacje są w środowisku osób, które doskonale zdają sobie sprawę z tego, jak było przed wojną z narodowcami, z tym, co teraz w tym dwudziestoleciu naszym dzieje się z tym tematem. Czy ten temat wraca, czy ta cała historia z powrotem będzie dostępna i okazuje się, że powoli, powoli, powoli można już o tym mówić. Zauważmy, że tak jak mówił pan Tomasz, młodzież bardzo chłonie tych informacji, interesuje się bardzo na przykład żołnierzami wyklętymi. Kto to był, o co w tym wszystkim chodziło i jak było naprawdę, ponieważ z telewizji nie mogą się za dużo dowiedzieć, a te telewizje nasze, które raczyły co jakiś czas jakiś serial puścić, tudzież stworzyć fragment historii żołnierzy wyklętych, to za mało. Tutaj cała przyszłość jest właśnie w takich organizacjach, w takich osobach jak pan Tomasz i we wszystkich osobach, które wokół tego starają się też pracować. Czy Marsz Niepodległości, czy właśnie takie organizowanie w 22 października o godzinie 18 w Studenckim Centrum Kultury właśnie takiego spotkania, żeby się dowiedzieć o tym, co będzie, jeżeli chodzi o kwestię Marszu Niepodległości 2012, a też wiele innych spraw, ponieważ tam jeszcze będzie prelekcja dwóch osób, pana Jerzego Łysiaka i Tomasza Kwiatka. Tutaj te trzy osoby będą mogły w każdej chwili odpowiedzieć na państwa pytania. Oczywiście, jeżeli ktokolwiek z was będzie tutaj w Opolu starał się być i uczestniczyć w tym spotkaniu. Bardzo ważny przełom, tak jak mówił pan Tomasz, spotkanie odbędzie się właśnie w Studenckim Centrum. Aula wypożyczone oczywiście na daną godzinę tylko, ale jednak coś się zmienia. No miejmy nadzieję, że to wszystko zacznie wracać na prawidłowe tory. Zobaczymy. Tymczasem zapraszam wszystkich na Marsz Niepodległości, a przynajmniej żebyście reklamowali Marsz Niepodległości 2012. Bardzo ważne jest to, żebyście to wy byli ambasadorami tego marszu. Każdy z was powinien wspomnieć, czy na własnej stronie facebookowej, na własnej ścianie, czy na własnej stronie internetowej mówić o tym, rozmawiać, interesować innych. Tak? W nas jest cała nadzieja, że będzie o 100% więcej osób niż w roku 2011. Jeżeli nie wy, to kto? I tutaj gorąco, gorąco, gorąco polecam, żebyście to czynili, ponieważ niestety możemy zrobić bardzo dużo, możemy bardzo dużo pieniędzy wydać na, nie wiem, plakaty, na wszelkiego rodzaju rzeczy,
ale podstawa to jest świadome przekazywanie informacji i reklamowanie tego, że wszyscy powinniśmy być. To jest bardzo ważne święto. To święto powinno zgromadzić osoby, które czują, że czas najwyższy odzyskać Polskę. Także zapraszam na marsz, zapraszam na poniedziałkową audycję w godzinie 21:00. Tymczasem to by było na tyle i do usłyszenia o 21:00 poniedziałek. Dobranoc. Tomasz Godlewski, Ruch Narodowy TV.